Przez Europejski Kongres Gospodarczy rząd przeniósł się do Katowic. Jeszcze przed rozpoczęciem posiedzenia pojawiła się informacja SOP-u i ABW, że w sali Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie ministrowie mieli obradować, wykryto urządzenia mogące służyć do podsłuchu. Łukasz Kądziołka. Od rana w Katowicach jest niebiesko od policyjnych radiowozów. Powód to Europejski Kongres Gospodarczy i jego goście. Dzisiaj wydarzenie zainaugurowali premier i przewodnicząca Komisji Europejskiej. Przy okazji w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zaplanowano wyjazdowe posiedzenie rządu. Było zagrożenie, że się nie odbędzie. Służba Ochrony Państwa we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego wykryła i zdemontowała urządzenia mogące służyć do podsłuchu, poinformował rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych. Urządzenie zostało znalezione w sali, w której dzisiaj odbywa się posiedzenie Rady Ministrów. Jedna z wersji jest taka, że to pozostałość starej infrastruktury. Starego systemu nagłośnieniowego, według mojej wiedzy, był to system zamontowany przez emerytowanego już pracownika, który nie był już właściwie, można powiedzieć, w systemie wykorzystywany. Inne informacje przekazał mediom rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych. Urządzenie mogło służyć do rejestrowania dźwięku i obrazu, zostało zabezpieczone przez funkcjonariuszy ABW, którzy mają sprawdzić, w jakim celu zostało zamontowane.